swoją przygodę młodzież rozpoczyna na zbiórce wyjazdowej w miejscu i godzinie, o której będą Państwo mogli przeczytać na naszej stronie internetowej www.chris.com.pl. Na tej stronie znajduje się też lista sugerowanych przez nas do zabrania najpotrzebniejszych rzeczy na obóz. Znajduje się ona w zakładce z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi wędrówek żeglarskich. W miejscu zbiórki ruchem samochodów dla Państwa wygody i usprawnienia będzie kierowała nasza kadra. Przy każdym autokarze znajdować się będzie tablica, na której będzie lista dzieci jadących danym autokarem. Taką listę będzie miał również kierownik każdego autokaru i to do kierownika prosimy zgłaszać przybycie dziecka. Tej osobie będzie można również przekazać lekarstwa czy kieszonkowe, które zechcą Państwo swoim dzieciom na czas obozu dać. Prosimy, by znajdowały się one w opisanych kopertach, a jeżeli będzie to kieszonkowe, to również sugeruję podarowanie dziecku tego kieszonkowego w drobnych nominałach, tak żeby usprawnić ewentualne wydawanie potem dziecku kieszonkowego przez instruktorów. Po około 5-godzinnej podróży młodzież dociera do naszej bazy na Mazurach, do ośrodka PTTK Wilkasy, gdzie po wyjściu z autokarów dzielona jest na 5-6-osobowe załogi, do których przydzielani zostają instruktorzy i z ich pomocą młodzież przenosi swoje rzeczy na jachty i udaje się następnie do restauracji na obiad o kolację. Wieczór to czas poświęcony na integrację załóg oraz na zapoznanie się z regulaminami obozu, regulaminami miejsc, w których będziemy przebywali. Również takie wstępne przeszkolenie z obsługi urządzeń jachtowych, z zasad przebywania na wodzie i bezpieczeństwa na wodzie. Natomiast kolejny dzień to już zajęcia programowe poszczególnych obozów. Prosimy o zapakowanie dzieci w miękkie materiałowe torby, które po wypakowaniu rzeczy nie będą zajmowały zbyt wiele cennego miejsca na jachcie. Niech to nie będą plecaki ze strażem czy sztywne torby, które to miejsce nam będą zabierać. Oprócz nieprzemakalnego płaszcza i kaloszy prosimy nie zapomnieć o okularach przeciwsłonecznych, czapce i kremie z filtrem. Natomiast na sierpniowe turnusy na pewno przydadzą się ciepłe swetry, kurtka i czapka zimowa na zimne wieczory i noce. Na pewno przyda się też latarka, śpiewnik i przede wszystkim śpiwór. Ze względu na specyfikę obozów prosimy przemyśleć, czy dziecku potrzebny będzie wartościowy smartfon, konsola do gier czy laptop. Takie rzeczy często ulegają kontaktowi z wodą i mogą się zniszczyć. Nie pomagają też w kontakcie z przyrodą i rówieśnikami na obozie. W chwili podpisania karty kwalifikacyjnej przyjmują też Państwo do wiadomości, że firma Chris nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione czy pozostawione przez uczestników. Podczas zajęć programowych, w tym zajęć na wodzie, uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Dlatego kontaktować się z dziećmi prosimy między godziną 20 a 22. Przy czym proszę mieć na uwadze, że w tym czasie młodzież może mieć jakieś zajęcia programowe, czy ognisko, czy zajęcia teoretyczne i nie będzie mogła odebrać telefonów. Często zdarza się też, że wskutek intensywnego użytkowania telefon czy smartfon rozładowuje się już po kilku godzinach, a możliwość jego doładowania nastąpi dopiero po dniu czy dwóch. W przypadku pilnej potrzeby kontaktu z dzieckiem prosimy w takiej sytuacji kontaktować się z kierownikiem danego obozu. Numery telefonów kierowników podane będą na stronie internetowej. Prosimy też o rozwagę w częstotliwości kontaktu z dzieckiem, dlatego że załogi zajmują relatywnie małą przestrzeń na jachcie. I częste kontakty, długie, mogą po prostu przeszkadzać innym załogantom i przeszkadzać też w prowadzeniu zajęć programowych, które akurat mogą odbywać się na jachcie czy w jego pobliżu. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.chris.com.pl.